Dzień dobry, witam serdecznie na samym początku, bo na pewno trafiłeś do mnie z Facebooka. A jeśli jesteś moim stałym subskrybentem i po prostu czekałeś, kiedy nagram kolejny odcinek, to Cię bardzo serdecznie w tym miejscu witam. A jeśli posiadasz te darmowe stelary z blockchaina, no to już jesteś, słuchaj, wygrany. Chciałem nadmienić, że tutaj nie chodzi o to, że ja na was chcę zarobić, że wymyśliłem sobie jakiś super patent, żeby czepać was prowizję. Nie. Słuchajcie, ja sam jestem w temacie bardzo długo, wymyślam takie patenty, szukam takich patentów, a potem na moim kanale się, słuchajcie, po prostu z moimi widzami, subskrybentami dzielę. Także jeśli ci się spodoba to, co usłyszysz, to, co zrobisz, to, że daję ci szansę darmowego zarobienia, słuchaj, bitcoinów, w tym wypadku wydobywania bitcoinów, no to ja myślę, że taka wiedza, chociaż jest banalna, ale no nikt tego jeszcze nie nagrał przede mną, zasługuje na lajka pod tym filmem, komentarz, na lajka pod postem, o ile jesteś tutaj z Facebooka, i na komentarz, no dzięki kurwa stary, wystarczy. Słuchajcie, co robimy? Nie robimy nic innego, pod moim materiałem wideo, bo nie będzie na Facebooku, pod tym materiałem wideo rozwijasz sobie film, będzie tylko jeden link. Link jest, słuchajcie, do najstarszej, do najbardziej renomowanej kopalni EOBOD. Żebyście nie myśleli, że to jest jakiś najnowszy skam, o ile ci nie jest znana ta firma. Słuchajcie, ona jest kupę lat. Jak wiecie, kopanie Bitcoina wraca do łask, bo się zaczyna, słuchajcie, opłacać. A normalnie się opłaca. I ty teraz, mój robaczko kochany, przelewasz sobie darmowe, słuchaj, XLM-y i sobie odpalasz w kopalni na Bitcoina. Słuchaj, ja to testuję już drugi dzień. Przy obecnym kursie zarobiło mi 277 XLM-ów, czyli tam 100 parę złotych. 110 to było, czy 109, nie wiem. Słuchaj, zarobiło mi 3 złote. Czyli przy obecnej cenie Bitcoina zarabiasz około, słuchaj, 1%. Oczywiście zwrotu, 1% zwrotu inwestycji na 2 dni. No to jest masakra po prostu. To jest totalna masakra, a mój pomysł jest tak prosty, że genialny, bo prosty. No słuchajcie, no to jest koniec świata. To ja na to wcześniej nie wpadłem. Kurde, leżały mi te pieniążki. I ja myślę, co ja z nimi zrobić, a dostałem wiadomość, że oni uruchamiają nową moc wydobywczą, bo chodzi o 6.0, jest troszeczkę droższa, ale jest mniejsze fee, słuchajcie. I co zrobiłem? To niedużo myśląc, mówię, kurwa, leżą mi te darmowe XLM-y, no to co? Zaczęli od nowa kopać, bo wiadomo, że kopanie miały przez to, bo się nie opłacało. Teraz się zaczyna opłacać i teraz, jak widzisz, bo powiedziałem ci, jak to wygląda, się opłaca i o ile cena będzie dalej rosła, będzie się coraz bardziej opłacać. Jest kosmos totalny. Słuchaj, za darmo sobie odpalasz kopalnię kryptowalut i od pierwszej godziny, bo przelew XLM-em jest dosłownie do 2 minut, zaczyna ci, słuchaj, kopać Bitcoina i dzień w dzień patrzysz, jak ci twoje konto rośnie. Na sam koniec tego materiału, zresztą już będę kończył powoli, a na sam koniec tego materiału, słuchaj, podeślę ci wideo, jak się po prostu to wymienia, chociaż jest to banalnie proste, ale wideo to będzie wideo, więc ci będzie na pewno znacznie lepiej, bo sprawa jest bardzo, bardzo prosta. Generujemy sobie adres stelara na kopalni, przesyłamy stelary bezpośrednio wymieniamy na moc wydobywczą, zaznaczamy, że chcemy kopać Bitcoina i kopiemy Bitcoina więcej i bardziej wizualnie już na filmie. Także mam nadzieję, że zostawisz łapkę w górze, że zostawisz komentarz do zasięgu. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz ten kanał, bo jak widzisz, no nikt takiego, słuchaj, filmu nie nagrał. Bo się nikt nie lubi dzielić takimi patentami, tylko te skurwysyny robiły wała, poślij mi stelara, poślę ci złotówki, bo tobie i tak są niepotrzebne, bo nie wiesz, co z tym robić. Ja jestem przeciwko takiemu lisostwu. Mój kanał jest stworzony do inwestycji, które ja sprawdzam, bo mam swoje tam kontakty, do takich patentów i do inwestycji alternatywnych, czyli tutaj mówimy o ciuchach, butach, złocie. Coś ty się też interesuje whisky, ale nieważne. Także jak ci się podobało, zostaw, słuchaj, kciuka, znaczek subskryba, no wiesz, co masz zrobić, to ci nie będę mówił, a najlepiej jakbyś po prostu jeszcze mojego posta na Facebooku, o, jesteś z Facebooka,
po prostu udostępnił, no bo fajnie, jakby ludzie nie posyłali, kurwa, tym z kamerą te swoje XLM-y i dawali je za darmo, tylko fajnie, jakby sobie za darmo zaczęli kopać Bitcoin. No słuchaj, jeśli nie masz Bitcoina, no to dałem ci patent, żeby się z nim zaprzyjaźnić. Ja dziękuję, wlatuję, słuchaj, właśnie teraz film. Nie powiedziałem wam o jednej sprawie jeszcze, że kontrakty są, słuchajcie, na 10 lat. Także no, odpalamy sobie kopalnię Bitcoina na 10 lat za darmo, to jest kosmos. Ja wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego filmu w celach promocyjnych, jednak proszę uwzględnić, skąd go macie, w całości lub partiami. Proszę to pisać Adam Vlog Crypto Joe, po prostu kredyt Adam Szczepanek, kredyt, po prostu wspomnij o mnie i możesz temat używać i rozpowszechniać, bo chciałbym, żeby jak najwięcej osób, słuchajcie, dowiedziało się o tym patencie i żeby na tym zyskało. Także tutaj widzicie depozyt, klikamy depozyt, wyjdą nam, słuchajcie, portfele, bardzo ważna sprawa, macie do XLM-a, macie memo też musi być wpisane, wpłacamy na ten adres, słuchajcie, swoje darmowe, to jest masakra to jest, darmowe, słuchajcie, stelary, do dwóch minutek, słuchajcie, zobaczycie je tutaj w tym miejscu, wchodzimy, słuchaj, exchange, wybieramy exchange i najnormalniej w świecie tutaj wybieramy, słuchajcie, stelara, a tutaj wybieramy, słuchajcie, moc, w tym wypadku 6.0, na 10, słuchajcie, lat. Zatwierdzamy mordeczki by Cloudsha 25660, 10 lat wynajmu i słuchajcie, i to jest takie proste. Jak mówię, mam nadzieję, że będzie tysiące łapek w górę, setki komentarzy, mnóstwo udostępnień, bo chciałbym naprawdę, żeby ludzie mieli pożytek z tych darmowych stelarów, a jak już wcześniej wspomniałem, żeby te skurwysyny, które chciały wyjebać bezwiednych ludzi, no bo nie umówmy się, że nie każdy ma wiedzę na temat kryptowalut, niech po prostu się waliły na ryj, a karma ich na pewno kiedyś znajdzie. Mowa o osobach oczywiście, które chciały wyjebać ludzi bezwiednych, którzy po prostu zrobili sobie to, bo było za darmo, nie wiedzieli, co z tym zrobić. Także teraz masz patent, jak po prostu wymienić to na Bitcoina i przez 10 lat będzie, słuchajcie, go kopać za darmo. No ja myślę, że czegoś lepszego nikt ci nie mógł dać. Także pozdrawiam, łapki w górę, cześć. Łapki w górę. No niech będzie łapki w górę, pierdolić, papa. Pozdrawiam, subskrybuj, bo jeśli wyjdą nowe patenty, to na pewno się o nich dowiesz. Cześć.